Cześć! Pomysłów na dekoracje do ogrodu we własnym zakresie jest naprawdę wiele. Dziś razem z Altax Viva Garden pokażemy Wam, co i jak można wykorzystać, aby szary ogródek nabrał barw. Zobaczcie! Standardowe doniczki powoli odchodzą do lamusa. Kwietnik możemy zrobić z różnych materiałów. Tu wyobraźnia nie zna granic. Zobaczcie! Na początku spryskuję metalową klatkę podkładem w sprayu, a jak wyschnie, maluję ją na wybrany kolor. Teraz przesadzam moje kwiaty do klatki. Na koniec wykładam pędy pomiędzy szczebelkami klatki, tak aby swobodnie rosły i gotowe. Gotowy kwietnik zawieszam w ogrodzie, bo kto powiedział, że metalowa klatka jest ozdobą tylko dla domu? Świetnie również prezentuje się na zewnątrz. Podobają mi się klomby, bardzo lubię ozdoby retro, dlatego dzisiaj postanowiłam to połączyć. Zobaczcie, co z tego wyszło. Zaczynam od przygotowania powierzchni ziemi w ogrodzie. Na przygotowane miejsce wysypuję ziemię do kwiatów. Teraz kładę drewniane koło retro. W każdą szczelinę dosypuję ziemię, aby wypełnić brakujące miejsca. Następnie kolejno w każdą przegródkę od koła sadzę rośliny. Na koniec okładam je drobnymi kamyczkami i gotowe. Mój retroklomb jest już gotowy. Jak widzieliście, wcale nie potrzeba było dużego nakładu pracy, aby powstał taki ładny efekt. Zabawa w ogrodzie to coś, co uwielbiają moje dzieci. Dlatego postanowiłam przygotować dla nich kolorową bujawkę. Oglądajcie. Najpierw przecinam niepotrzebną oponę zimową na pół piłą do metalu. Na sztywnej kartce rysuję szablon siedziska, wycinam go, po czym odrysowuję po obu stronach deski o wymiarze 130 cm na 22 cm. Teraz odrysowane miejsce odcinam tak, aby powstało siedzisko. Następnie robię otwory na uchwyty. Całą deskę dokładnie szlifuję. W następnym kroku przyklejam na deskę taśmę malarską, maluję ją w kolorowe pasy i odklejam taśmę. Kiedy całość wyschnie, do siedziska przymocowuję drewniane bloczki, a następnie przykręcam do nich oponę. Na koniec robię uchwyty ze sznurka, przekładając go przez otwory, a od spodu wiążę supeł. Taka bujawka jest bardzo praktyczna i naprawdę nietrudna do zrobienia, a ja mam satysfakcję, że zrobiłam dzieciom fajną niespodziankę na miłe popołudnie w ogrodzie. W ogrodzie oprócz roślin spotykamy również zwierzęta, dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić ozdobny pojnik dla ptaków. Na początku maluję spodek od doniczki i czekam, aż wyschnie. Na każdej z doniczek maluję farbą Altax Viva Garden wybrane wzory. Gotowy spodek naklejam na najmniejszej doniczce. Doniczki układam na sobie, od największej na dole do najmniejszej u góry. Na koniec napełniam pojnik wodą i gotowe. Dzięki takiemu pojnikowi ptaki będą mogły sobie swobodnie usiąść i napić się wody, a ja spokojnie będę mogła je obserwować i podziwiać swoją kolorową ozdobę w ogrodzie. Nietypowe wykorzystanie zwykłych rzeczy to jeden z pomysłów na ozdobienie przydomowego ogrodu. Pokażę Wam, jaki pomysł mi się spodobał. Najpierw maluję konewkę podkładem, a kiedy wyschnie, maluję ją na wybrany kolor. Teraz na dno konewki wkładam garść kamyków, po czym wsypuję ziemię do kwiatów. Na koniec delikatnie sadzę ulubioną roślinę i gotowe. Taką konewkę mogę postawić lub powiesić w dowolnym miejscu. Nie dość, że moje ulubione kwiaty są świetnie wyeksponowane, to jeszcze wykorzystałam niepotrzebne już naczynie. Takie nietypowe dekoracje ogrodowe poprawią wygląd każdego zielonego zakątka, a dzięki farbie Altax Viva Garden będzie w nim kolorowo przez cały rok.
Pochwalcie się swoimi pomysłami na ozdoby do ogrodu na naszej facebookowej grupie i zajrzyjcie na nasz Instagram. Zachęcamy też do odwiedzenia stoiska Altax Viva Garden podczas targów śniadaniowych na warszawskim Żoliborzu już 3 czerwca od godziny 10 do 16. Będzie można wziąć udział w warsztatach kreatywnych z wykorzystaniem nowych farb. Dziękujemy, że nas oglądacie i zapraszamy do obejrzenia afterków.